No, witam Was serdecznie. Dzisiaj piękny, słoneczny dzień. Wśród kwitnących kwiatów. No, dzisiaj słoneczko świeci i to ładnie. Powiem Wam, że dawno takiego słońca nie było. Jeszcze tu Wam chcę pokazać. Już przejdę tylko. I zobaczcie sobie. Tulipanki. Też mi kwitną. Zobaczcie, jak pięknie kwitną morele. Nawet robaczek tu taki jakiś chodzi sobie, o, ładnie się wyostrzyło. Ale powiem Wam, że jakby tak faktycznie się utrzymało, to zobaczcie. To są pąki czereśni. Też patrzę tylko, kiedy zakwitną. No dobra, ale Wam pokażę, bo dzisiaj w końcu na ten piękny, słoneczny dzień wyciągnąłem moje kany i inne rzeczy już na dwór. Też pięknie wyglądają, nie? No prawdziwie wiosennie, ale wiatr zaczął wiać. Dobra, idę Wam pokazać to, co miałem pokazać. No, tak to wygląda, moi drodzy. Moje kany i dalie. One już w tej szklarni to tylko się męczyły. I tak się zastanawiam, sprawdzałem dzisiaj temperaturę. W nocy ma być u mnie około 4-5 stopni. I podejrzewam, że wiecie co, że ja je zostawię już na noc. Najwyżej ewentualnie, jak będą zapowiadali jakieś faktycznie ochłodzenie, to ja je wtedy wezmę je schowam. No przecież zobaczcie, no te dalie to przecież już tak kurde wybiegły mi, że szok, to się normalnie w pale nie mieści. A mało tego, to tylko czy tu się dopatrzy gdzieś, bo jak wyciągałem, o, już Wam pokażę. Widzicie? Kanami zakwitnie. No ale mało, też zacząłem już pomału wynosić z tej szklarni. Bo ja już naprawdę się tutaj już się nie mogę mieścić, nie mogę się zmieścić i już jest, tylko jest udręka. No przecież zobaczcie, no te liście, ten to jest złamany przez drzwi. Szklarnia jest otwarta na przestrzał. I tak już pomału zaczynam wynosić. To co mogę, to wynoszę, a co musi jeszcze stać, to musi stać. No tego Maurycego, no to musi sobie jeszcze trochę postać. No. Ale jeszcze wyniosłem, zaraz Wam pokażę. No moje kordyliny już są też wyniesione. Kordylina australijskie. Purpurowe. To wiem, że przymrozku mi nie wytrzyma. Ta wytrzyma. Czerwone nie wytrzymują. Powiem Wam, nie wiem, nie znam tej kordyliny, bo to wiecie, kupuje się jako miks roślin zielonych. Ona ma takie paski. Takie, jak jest słońce, to ona ma takie mocno, intensywnie żółte paski. Nie wiem, czy ona jest wytrzymała, czy nie. No i karłatkę też tu coś wyniosłem. No i moje trawki też. Już niech słoneczko sobie ten. I co zauważyłem, że jak dostają słońca, one już kolorku nabierają. Zaraz Wam pokażę na innym przykładzie. Tutaj, że w szklarni stała i już była tu wysoko, nie na dole, na tym, to się przyjrzyjcie. Już taki idzie ciemny, idzie nerw się robi. I łodyżki już ciemnieją. I tak jest, że ona później cała. Tym będzie więcej, to będzie koksu dostawała i więcej słońca miała, tym zrobi się taka ciemniutka. No śliczna. To jest bardzo szybko rosnąca trawa. No trawniczek już skoszony. Powiem Wam szczerze, że wymagał koszenia. Oj, wymagał. A to jest trawnik, który był zakładany w ubiegłym roku. I już Wam powiem, tu był założony,
świeży i tu była położona siatka antykretowa. Nie ma ani jednej kretowiny. Tu, w tym miejscu, widzicie, był kretowina, bo tu się dosłownie, kończy się siatka i na skraju siatki kret zrobił kretowinę. Także jak zakładacie trawnik, to warto jest pomyśleć o zainwestowaniu w tą siatkę. To jest dobra rzecz.